Dzień dobry. Dzień 7 i 8. A ostatni chyba film z serii covidowej, chociaż nie wiem, może kurna, nagle mi się pogorszy stan mój i będzie naprawdę jakiś taki, który będę mógł wam przekazać, żebyście uważali, czy coś takiego, to nakręcę. Ale na dzień dzisiejszy tak. Poprawa? Nie bardzo. Czuję dalej się połamany, jakiś taki zakatarzony, kaszle. Byłem w sklepie, jestem osłabiony. Z czego wynika to osłabienie? Pewnie z przejścia tej choroby, ale pewnie też z tego, że siedzę w tym domu, leżę na tym łóżku, kurna, nic nie robię. Niedługo zaniku mięśni dostanę, a tylko pogorszę swój stan, a nie polepszę. To jest jedno. Nos mnie swędzi, będę zły. W poniedziałek idę do pracy, w niedzielę muszę jechać po narzędzia, przewieźć z jednego warsztatu na drugi. Bo już chcę iść do tej pracy, bo chcę się zacząć ruszać. No powiem wam tak, poszedłem do tego sklepu, no jestem osłabiony, niosłem tą torbę z zakupami, tak wiecie, no tak jak człowiek jest osłabiony, no, nie czuję się za dobrze. Ale no mogłem odetchnąć tą pełną piersią. Nie no, żartuję, ale lepiej mi się oddychało. Ta maska z kolei bardzo mnie, no zaczęła mnie dusić, tak. Noszenie tej maski w tym sklepie zaczęło mnie dusić, więc no na pewno mam coś, coś jest nie tak z tym systemem oddechowym, płucami czy coś tam, że ta maska mnie po prostu tak teraz troszeczkę przydusza. Jak mówię, niektórzy mówią czy tam piszą, że no nie mogą jednego zdania pełnego wypowiedzieć i łapią zadyszkę. No ja też łapię jakąś tam zadyszkę przy tym mówieniu tutaj do was, ale no nie, nie to, no widzicie, to nie jest to jakieś tam straszne. Powiem wam tak, jestem trochę wkurzony. Może inaczej, ja jestem generalnie takim człowiekiem, że no, niespotykanie spokojny człowiek. Jak ktoś tam trąbi na mnie na ulicy, okej, dobra, sorry, nawet jak nie popełniłem błędu, kurna, nie szukam zaczepki, nie staram się jakiś tam, kurna, za wszelką siłę udowadniać swoich racji i tak dalej. No ale to, co się dzieje w przypadku tej pandemii i tego wszystkiego, co telewizji mówią, wszyscy kurna szczęśliwie zaszczepieni próbują nas dyskredytować, kurczę. A co najgorsze, mnie wkurzyło już po raz kolejny, to nie była pierwsza osoba, to już kilka takich relacji osób, które miały styczność z naszą służbą zdrowia w Polsce, mówią, że opryskliwość lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych. Teksty typu, no to teraz zobaczysz, że trzeba było się szczepić, kurczę. No teraz to trafisz, kurwa, na oddział i zobaczysz, jak to tam się umiera i tak dalej. No nóż się w kieszeni otwiera, no nóż się w kieszeni otwiera. Traktowanie ludzi niezaszczepionych jako ludzi gorszej kategorii. No i tu się nie dziwię, że niektórzy to porównują, nie wiem, do traktowania Żydów w czasie II wojny światowej. No to jest, słuchajcie, no nie wiem nawet jak to nazwać, tak? Wszelkie te teorie związane z tym, że szczepienie chroni przed zarażeniem, że szczepienie chroni przed zachorowaniem, że szczepienie chroni przed tym, szczepienie chroni przed tym, no padają jak muchy, kurna, po muchozolu. Jedyne, co jeszcze można w jakiś sposób udowodnić liczbami i ci profesorowie mogą udowodnić, to, że to szczepienie chroni przed śmiercią. Bo rzeczywiście na danych takich krajów jak na przykład Gibraltar, gdzie jest 120% zaszczepień, czyli 100% ludzi zaszczepionych dwoma dawkami i 20% po przyjęciu trzeciej dawki, no tamtych śmierci jest zdecydowanie mniej. Zachorowań też jest troszkę mniej, ale to nie są znaczące jakieś tam cyfry, które mogłyby
pozwolić na to powiedzieć, że ta szczepionka chroni, kurde, w 90% jak, tak jak nam to tam wciskano, kurde, od początku, od 2 lat. Ona tam działa. Ja tutaj nie chcę się zagłębiać w jakieś tam medyczne, kurna, rozważania i tak dalej, bo czytam tych profesorów i widzę, jak oni się kłócą naprawdę w periodykach medycznych, w których, kurde, no, dwóch znakomitych profesorów, kurde, nie może dojść do porozumienia. Więc my tego, jako zwykli szarzy ludzie, na pewno nie rozstrzygniemy, tak? Uważam, że jesteśmy po to, żeby sobie nawzajem pomagać. Jeżeli ja przechodzę tego COVID-a tak jak przechodzę, mówię, nie czuję się zdrowo, kurde. Będę uważał na siebie, oczywiście dalej będę tam jakąś witaminę D przyjmował i tak dalej. I próbował, no mieć większe, jak gdyby baczenie na to moje zdrowie. Tak myślę, że powinniśmy się właśnie dzielić takimi spostrzeżeniami, tak? Te teorie, że dbamy o populację, że musimy zadbać o większość ludzi, że o tych słabych i tak dalej, no, no oni sami powtarzają, że 80% ludzi będzie przechodzić, zdrowych ludzi, będzie przechodzić łagodnie albo bezobjawowo w ogóle tą chorobę, więc no dla 20% ludzi, no nie można skazać 80% ludzi na nie wiem, zamykanie ich w domach tylko dlatego, że są niezaszczepieni, tak? Ktoś jest w 100% zdrowy i jemu się, kurna, powie, nie będziesz pracował, nie będziesz chodził do sklepu, nie będziesz robił tego, nie będziesz robił tamtego, bo jesteś niezaszczepiony, tak? Bo 20% ludzi może na to zachorować ciężko, a z tych 20% może 0,5%, a może 0,1% może umrzeć, no. No nie można 80% ludzi, kurde, narzucić dyktatury, kurna, no. Nie chciałbym nikogo dyskredytować, kurde. Nie chciał, żeby mnie dyskredytowano, ale mówię, no, głosy niektórych lekarzy i pielęgniarzy i ratowników medycznych, no, ja słuchałem wczoraj relacji gościa, jak tam, kurna, do niego podeszły służby medyczne. Ja bym chyba zadzwonił na policję, kurna, bo to jest, no teksty w stylu, kurna, no to teraz zobaczysz, jak się zdycha pod respiratorem, albo, kurczę, zobaczysz, jak tam ludzie zdychają pod respiratorem i lekarz powinien podtrzymywać na duchu, a nie dołować człowieka, kurna, jeszcze, tak? Nie wiem, no chyba tyle, no nie będę was tutaj zanudzał moją chorobą, bo jak widzicie, no ta choroba mnie, no nie złamała mnie kompletnie, tak? Ale wiem, że wielu ludzi, kurde, łamie, leżą, kurde, 2, 3, 4, 5 dni, kurna, z wysoką gorączką. Żadna choroba nie jest przyjemna i nikomu jej nie życzę, ale też proszę, nie życzcie śmierci komuś tylko z tego względu, że nie podziela waszych opinii, kurde. Dobra, tyle. No, poniedziałek do roboty. Tak wyszło. Przykro mi, nie spełniły się życzenia niektórych, którzy mi tam na Facebooku czy ten właśnie życzyli tego, że poczekaj, spotkamy się, kurna, pod respiratorem, czy tam trafisz pod respirator. Mam nadzieję, że nie trafię. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.